Mszą świętą na warszawskim hipodromie rozpoczął się drugi dzień święta kawalerii polskiej. Eucharystii dla kawalerzystów i entuzjastów hipiki przewodniczył ksiądz pułkownik Krzysztof Wylężek, kapelan ordynariatu polowego. W homilii ksiądz Wylężek zachęcał do kultywowania pięknych tradycji polskiej kawalerii. Uczestnicząc we mszy świętej bierzemy udział w pamięci. Bo msza święta to także pamięć. Przecież Jezus powiedział w czasie ostatniej wieczerzy: to czyńcie na moją pamiątkę. Ofiara Chrystusa złożona na krzyżu, powtarzana w sposób bezkrwawy na ołtarzach, jest pamiątką i staje się owocem pamięci. Po zakończeniu mszy świętej na hipodromie rozpoczął się festyn kawaleryjski z licznymi atrakcjami, podczas którego podziw zebranych wzbudziły efektowne pokazy woltyżerki, zawody kawaleryjskie we władaniu lancą i szablą o nagrodę ministra obrony narodowej, konkurs z reprezentacji kawaleryjskiej o nagrodę szefa sztabu generalnego Wojska Polskiego oraz pokazy kaskaderskie. Prawo w dół, z prawej dni, z lewej z dołu dni, na lewo dni.